Wszystko zmieni.
wiem, że On może, ja wiem, że Jezus może to pomóc mnie. On może, ja wiem, że On może, ja wiem, że Jezus może to pomóc mnie. On leczy chore serca, potwierdza chromych krok. On karmi głodnych, leczy utrom, przywraca ślepy wzrok. On może, ja wiem, że On może, ja wiem, że Jezus może tu pomóc i mnie. Młodzieży, czy ci smutno, czy przyjaciół brak? Pamiętaj, że Pan Jezus zawsze pomóc tobie rad. On wszystko wie, rozumie cię. Młodzieży, do Niego się zwróć.
musi to, każdy wiedzieć musi to, każdy wiedzieć musi to, kim Jezus jest. Każdy wiedzieć musi to, każdy wiedzieć musi to, każdy wiedzieć musi to, kim Jezus jest. Jezus lilią jest doliny, on poranną gwiazdą mą, on Zbawiciel nasz jedyny. Każdy wiedzieć musi to.
co to znaczy narodzić się na nowo. Pan Jezus Chrystus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Do Jezusa przyszedł przywódca religijny Nikodem i w dość protekcjonalny sposób przyznał, że Jezusa można uznać za proroka. Jednak Chrystus pominął tę jego uwagę i przeszedł do sprawy najistotniejszej. Pokazał Nikodemowi jego życiową potrzebę. Pomimo, że u faryzeusz piastował wysokie stanowisko kościelne, to jednak nie mogło mu ono zapewnić wyjścia do nieba. Jeśli się nie narodzisz na nowo, usłyszał od Jezusa, nie wyjdziesz do Bożego Królestwa. Te słowa zaskoczyły nauczyciela prawa i wprawiły go w zakłopotanie. Dalsza historia Nikodema poświadcza, że zrozumiał, o czym Jezus mówił. Po śmierci Jezusa nie zawahał się narazić swej pozycji w Sanhedrynie, udając się wespół z Józefem z Arymatei po ciało Chrystusa, by je pogrzebać po ukrzyżowaniu. Narodzenie na nowo polega nie na poprawieniu siebie, lecz na przemianie. Człowiek nie pozbywa się grzechów przez wymazanie ich z pamięci, one muszą zostać obmyte krwią Pana Jezusa. Jedynie nawrócenie, czyli przeżycie tak istotne jak akt narodzin, umożliwia człowiekowi wejście do Królestwa Bożego. To narodzenie na nowo nazywamy nawróceniem. Kiedy ludzie zaczynają się troszczyć o zbawienie swojej duszy, często próbują wielu różnych metod. Jedni usiłują odnaleźć pokój, zachowując przykazania zakonu. Ale zakon nie ma mocy potrzebnej do zbawienia. Pismo stwierdza, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Inni starają się uzyskać zbawienie, porzucając niektóre złe uczynki. Wszelkie próby pozbawienia się złych nawyków są sprawą bardzo dobrą, lecz czynione bez Chrystusa spełzną na niczym. Można to porównać do niszczenia chwastów przez obcinanie ich górnych części. Niewyrwane korzenie pozostają i chwasty znowu wyrastają, rozpeniając się obficiej niż poprzednio. Niektórzy próbują zapracować na zbawienie przez bycie dobrymi. Ale człowiek skazany na zbrodnię nie może dzięki swej obietnicy poprawy ujść kary. Przypuśćmy nawet, że człowiek przestał grzeszyć zupełnie, czego jednak własnymi siłami nikt osiągnąć nie może, wówczas i tak musiałby ponieść karę za grzechy popełnione wcześniej. Najczęściej spotykanym błędem ludzi, którzy zaczęli przejmować się swoim stanem, jest ich przekonanie, że dzięki dobremu postępowaniu i stopniowemu zrywaniu z grzechem zdołają zapracować na swoje zbawienie. Poprawy stanu swej duszy nie osiąga się zmniejszaniem liczby grzechów, lecz całkowitym odwróceniem się od nich i wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. To, że człowiek musi się nawrócić, narodzić na nowo, jest po prostu konieczne. Musi przyjąć nowe życie. Apostoł Paweł powiedział, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To wyjątkowość i chwalebność chrześcijaństwa daje człowiekowi zupełnie nowe życie. Niektórzy prowadzili wyjątkowo podłe i grzeszne życie. Byli tak złymi ludźmi, że z trudnością mogą sobie wybaczyć. Teraz, patrząc wstecz na zmarnowane lata, zaczynają nienawidzieć swej przeszłości. Jakie jest dla nich wyjście? Wyjście jest tylko w Chrystusie. W Nim umieramy dla naszego starego życia i rodzimy się na nowo do nowego życia. W Chrystusie Jezusie stajemy się zupełnie nowym stworzeniem. W tym miejscu wielu popełnia poważny błąd, uważają, że nie są grzesznikami. Uważają się za ludzi sprawiedliwych. Zapominają jednak, że największym grzechem nie jest morderstwo, kradzież
czy cudzołóstwo, chociaż istotnie są one wyjątkowo ohydne, lecz odrzucenie Chrystusa jako Zbawiciela. Chrystus przebaczył mordercy i prostytutce, lecz jak może pomóc tym, którzy lekceważą Jego przelaną krew, uważając ją za mało wartościową? Ludzie błędnie rozumieją akt nawrócenia. Niektórzy przyjmują zbawienie, doznają głębokiego przeżycia emocjonalnego i na pewno przy nawróceniu uczucia odgrywają pewną rolę. Jednakże oczekiwanie na przeżycie tego w taki sam sposób jak inni jest chybione. To, co jest istotne przy każdym nawróceniu, to jest zmiana naszego serca. Człowiek żyjący dotychczas według własnej woli poddaje swe życie Chrystusowi. Niektóre nawrócenia dokonują się w następstwie jakiegoś wielkiego kryzysu. Ktoś mógł ponieść wielką, dotkliwą stratę, albo też przeżyć jakieś rozczarowanie i wtedy w chwili potrzeby zwraca się do Boga. Czasami, gdy odchodzi ukochana osoba, powstaje pustka, która w życiu bez Boga staje się szczególnie dotkliwa. Mogą mieć miejsce okoliczności, w wyniku których następują potężne i dramatyczne nawrócenia. Zagorzały przeciwnik Ewangelii nagle się zmienia i staje się jednym z najwierniejszych naśladowców Chrystusa. Taki był apostoł Paweł. Oczywiście, nie wszyscy miewają tak dramatyczne przeżycia, lecz ich nawrócenia są równie prawdziwe, choć czasem miewają obawy, iż nie odczuwali tego tak intensywnie jak inni. Nieraz nawracają się, będąc bardzo młodymi i często nie zdążyli jeszcze pogrążyć się w grzechu jak głęboko jak inni. Lecz brak owych dramatycznych przeżyć nie powinien ich martwić. To, że ktoś zanim doszedł do Chrystusa walał się w grzechu, nie jest żadnym osiągnięciem. Jedynym ważnym elementem nawrócenia jest prawdziwa przemiana serca. Wielu posiada intelektualną wiarę w Ewangelię. Rozumowo zgadzają się z twierdzeniami Chrystusa, lecz ich przekonania nigdy nie sięgają głębiej. Kościoły pełne są ludzi, którzy nigdy naprawdę się nawrócili się. Ich życie nie uległo żadnej fundamentalnej przemianie. Nie zakosztowali prawdziwej miłości do Chrystusa, ani nie przejawiają głębokiej nienawiści do grzechu. Nie zdecydowali się też w sposób konkretny oddać swojego życia Bogu. Co to znaczy więc wierzyć w Chrystusa? Istnieje historia w słynnym linoskoczku, który przeszedł po linii nad wodospadem Niagara. Choć wielokrotnie już ją przytaczano, posłużę się nią, ponieważ świetnie ilustruje nasze zagadnienie. Kiedy słynny akrobata ogłosił swój śmiały zamiar, wielu sądziło, że oszalał. Mówili, że to próbę przypłaci życiem. Była jednak pewna starsza kobieta, która twierdziła, że go zna i jest pewna jego sukcesu. Tak też się stało. Linoskoczek przeszedł na drugą stronę. Teraz ogłosił, że przejdzie po linię, pchając przed sobą taczki. Tłum ponownie zwątpił, ale starsza kobieta i tym razem była go pewna. Wierzę, że on to potrafi, powiedziała. I rzeczywiście i ta próba się udała. Po raz trzeci więc zapowiedział, że przejdzie po linię, ale tym razem wioząc na taczkach człowieka. Niestety nie mógł znaleźć chętnego do tej roli. W końcu zasugerował, aby podjęła się tego owa starsza kobieta, która tak mocno w niego wierzyła. Lecz teraz okazało się, że żadna siła nie nakłoni jej, by weszła do taczki. Miała typową wiarę umysłową, w żadnej mierze nie opartą o wiarę serca. Wierzyła, że on potrafi bezpiecznie przewieźć na taczce każdą inną osobę, z wyjątkiem jej samej.
Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. On nie odrzuci cię. Jezus, 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 leczy chore serca. Jezus, 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 leczy chore serca. Jezus, 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 leczy chore serca. On pomoże ci. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. On nie odrzuci cię. Jezus, 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 leczy chore serca. Jezus, 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 leczy chore serca. Jezus, 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 leczy. Wielu ludzi ma podobną umysłową wiarę w Chrystusa, nie zaś wiarę serca. Wierzą, że On może zbawić innych, tylko nie ich samych. Pozostaje pytanie, w jaki sposób można się nawrócić. Kluczem do tej odpowiedzi jest jedno słowo, a mianowicie upamiętanie. Upamiętanie oznacza odwrót, wyrzeczenie się grzechu i oddanie się całym sercem Chrystusowi. Upamiętanie nigdy nie było tematem popularnym, ponieważ ostro kontrastuje z dumą człowieka. Jeśli ktoś ma zostać uznany za winnego grzesznika, to trudno oczekiwać, że wywoła to w nim falę radości. Jego sytuacja jest podobna do sytuacji oskarżonego, któremu na rozprawie sądowej udowodniono winę. Różnica jedynie polega na tym, że więzień musi odsiedzieć swój wyrok, zaś dla skruszonego grzesznika Bóg przygotował zastępstwo kogoś, kto zapłacił jego karę. Ale grzesznik musi przyznać się do swej winy. Grzechów lekceważyć nie można. Tak samo jak nie należy pomniejszać znaczenia ofiary Chrystusa, który oddał swoje życie w zastępstwie za grzesznika. Któregoś dnia przyszedł do Jezusa pewien człowiek i opowiedział mu o Galilejczykach straconych przez Piłata. Jezus zapytał, czy należało sądzić, iż byli wyjątkowo wielkimi grzesznikami, skoro spotkało ich tak wielkie nieszczęście? Zwrócił też uwagę na tych, którzy zginęli przywaleni wieżą w Siloam. I znowu, czy ci ludzie byli bardziej grzeszni od innych, ponieważ zginęli śmiercią tak tragiczną? Przypatrzmy się odpowiedzi Jezusa. Powiedział on, czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Czy ludzie giną w wypadku, czy umierają śmiercią naturalną, czy też odbiera się im życie za popełnioną zbrodnię? Los ich wszystkich jest taki sam, o ile się nie upamiętają. Cała Biblia głosi o upamiętaniu. Jan Chrzciciel, głos wojący na puszczy, głosił upamiętanie. Jezus wysyłał swoich uczniów, aby doprowadzili ludzi do upamiętania. Piotr w Dniu Zielonych Świąt wzywał: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętanie to nie tylko okazanie skruchy za grzechy, ale coś znacznie więcej. Niektórzy żałują, że popełnili tyle grzechów w przeszłości, ale
ograniczają się tylko do tego rodzaju uczucia, nie zmieniają swojego sposobu życia. Prawdziwe upamiętanie oznacza żal za grzech i całkowite odwrócenie się od niego. Często ludzie żałują, że popełnili wiele grzechów, lecz nie na tyle, by je porzucić. Piotr zgrzeszył, kiedy zaparł się Pana, ale prawdziwie się tego upamiętał. Judasz z kolei żałował swego złego czynu, ale się nie upamiętał. Celnik bił się w piersi i mówił: Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. Ale najistotniejsze jest, jaką damy odpowiedź na następujące pytanie. Czy nasze upamiętanie jest prawdziwe? Czy nienawidzimy grzechu, który kiedyś kochaliśmy? Czy postanowiliśmy odwrócić się od niego na zawsze? Podczas nawrócenia ważna jest praca Ducha Świętego. Bez mocy Ducha Świętego zdolny mówca może w sposób rozumowy przedstawić prawdę Ewangelii, co nie będzie się różniło od efektu, jaki uzyskuje wybitny mówca polityczny. Jedynie działanie Ducha Świętego za pośrednictwem słowa kruszy kamienne serca i sprawia, że człowiek zaczyna widzieć siebie takim, jakim jest naprawdę. Samo przekonanie jednak nie wystarcza. Namiestnik Felix drżał, gdy Paweł mówił o sprawiedliwości i nadchodzącym sądzie, lecz jego przekonanie nie wystarczyło, nie zdołało go nakłonić, by się odwrócił od grzechu. Powiedział wszakże do Pawła: w bardziej sposobnej chwili będę cię słuchał. Dla Feliksa ta sposobna chwila nigdy nie nadeszła. Podobnie rzecz się miała z królem Agrypą, który wyznał Pawłowi: prawie przekonałeś mnie, bym został chrześcijaninem. Niestety historia mówi nam, że Agrypa nigdy nie został w pełni przekonany. Nawrócenie całkowicie zmienia życie człowieka. Billy Graham w swojej świetnej książce Pokój z Bogiem zwraca uwagę na niebywałą popularność religii, z jaką się spotykamy w wielu kościołach. Czytamy. Mamy setki ludzi w Ameryce, których nazwiska widnieją w spisach członków kościoła. Do kościoła chodzą, kiedy jest im wygodnie. Dają pieniądze na kościół i popierają jego działalność. Po nabożeństwie witają się z kaznodzieją, mówiąc, jak wspaniale kazanie wygłosił. Używają religijnego słownictwa i potrafią cytować wiele nauczonych na pamięć miejsc Pisma Świętego, ale nigdy nie przeżyli prawdziwego upamiętania. Ich stosunek do religii jest w pewnym sensie obojętny. Modlą się do Boga tylko wtedy, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji, ale w normalnym życiu niewiele przywiązują się do tego wagi. Biblia naucza, że kiedy grzesznik przychodzi do Chrystusa, następuje w nim zmiana, która odzwierciedla się wszystkim, co robi. Ani jeden werset Pisma nie mówi, że można być chrześcijaninem, a prowadzić takie życie, jakie się nam podoba. Gdy Chrystus wchodzi do ludzkiego serca, domaga się, aby być Panem i Mistrzem. Wymaga całkowitego oddania. Domaga się czuwania nad Twym intelektualnym rozwojem. Domaga się, aby Twe ciało było poddane Jemu i tylko Jemu. Domaga się Twoich talentów i zdolności. Domaga się, by wszystkie Twoje działanie i praca były wykonywane w Jego imieniu. Ktoś, kto się upamięta, jest gotowy do zbawienia. Upamiętanie należy do człowieka. Jeśli to uczynił, teraz musi pozwolić Bogu, aby czynił to, co należy do Niego. Skruszony grzesznik nie może sam siebie zbawić. Musi całkowicie zaufać, że Bóg zapewnił mu zbawienie dzięki dokonanemu dziełu Chrystusa na Golgocie. Co oznacza wyrażenie dokonane dzieło Chrystusa? Odnosi się ono do słów Chrystusa, kiedy wisząc na krzyżu powiedział: wykonało się. Znaczy to, że w tym momencie plan zbawienia został
w pełni zrealizowany. Nie zostało już nic więcej do dodania. Człowiek sam nie potrafi stać się doskonały i też w żaden sposób nie może zasłużyć na zbawienie. Zbawienie zostało nam darowane jedynie ze względu na dzieło odkupienia dokonane na Golgocie. Przyjęcia Chrystusa nie można traktować jak jakiegoś chwilowego eksperymentu. Musi to być wyraźna decyzja, za którą powinno iść pełne oddanie siebie Chrystusowi. Pan Jezus Chrystus powiedział: Jam jest droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez mnie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, żyć będzie, chociażby umarł. I każdy, kto żyje z wiarą we mnie, nigdy nie umrze. Ja jestem pasterz dobry. Dobry pasterz daje swe życie za owce swoje. Jezus Chrystus jest naszym pasterzem. On jest drogą, prawdą i życiem dla każdego, który zdecyduje się przyjąć Syna Bożego jako osobistego Zbawiciela. Pismo Święte mówi: tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Teraz, w tej chwili, drogi przyjacielu, i Ty możesz przyjąć Pana Jezusa. On jest Twoim Zbawicielem. On gotów i Tobie podarować nowe życie, wieczne życie, życie z wiecznym celem. Powiedz Mu: Panie Jezu, przychodzę teraz do Ciebie. Ty mnie szukasz. Bardzo Ci za to dziękuję. Proszę Cię, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Chcę być Twoją własnością. Bądźże więc moim Zbawicielem. Prowadź mnie jako mój Pan i Zbawiciel do wieczności. Amen. Kiedy Duch Boży zupełnie władnie nim.
Święty, ja pragnę,
Wszystkie dzieci w świecie tym. Idź Oguś do pogóra, wszystkim dolinom ogłoś raz. Idź ogłoś do pogóra, że Zbawca przyszedł na świat. Gdy byłem jeszcze grzeszny, modliłem się, by Bóg ukazał mi swą drogę, sprowadził z błędnych dróg. Idź ogłoś do pogóra, wszystkim dolinom ogłoś raz. Idź ogłoś do pogóra, że Zbawca przyszedł na świat. Idź ogłoś do pogóra, wszystkim dolinom ogłoś raz. Idź ogłoś do pogóra, że Zbawca przyszedł na świat.
drodzy słuchacze, w naszych czasach krzyż nie należy do rzadkości. Wprost roi się od nich na wieżach kościelnych, na szczytach gór i w ogóle wszędzie. Znamy organizację czerwonego, białego, niebieskiego i czarnego krzyża. W niektórych miejscowościach widzimy krzyże prawie na każdym skrzyżowaniu dróg polnych, w każdym domu. Wielu ludzi nosi ten znak na piersiach, czasami jako wyznanie, czasami jako talizman. Ze wszystkich tych krzyży, jakie kiedykolwiek widziałem, zastanowił mnie jeden, a mianowicie krzyż z Nagasaki. Widziałem go u swojego przyjaciela Japończyka, Yuri Seki. Był on studentem chemii i przybył do jednego z seminariów misyjnych w Niemczech, aby się wykształcić w służbie misyjnej dla Japonii. Dziwny to był krzyż. Można go było postawić. Po jednej stronie znajdował się odcisk stopy ludzkiej i znaki pisarskie, które oznaczały: ja jestem grzesznik. Po drugiej stronie czerwone serce ze znakiem japońskim, który oznaczał: Bóg kocha mnie. I tu opowiedział mi następującą historię. Kiedy przed 200 laty Ewangelia dotarła do Japonii, wyszedł surowy zakaz wierzenia w Chrystusa i modlenia się do Niego. U nas samiśmy sobie stworzyliśmy świętych bożków, naród modlił się do cesarza i jemu służył jako żywemu Bogu. W mieście Nagasaki, które w ostatniej wojnie zostało zniszczone przez bombę atomową, w owym czasie mieszkała spora grupka chrześcijan. Tych chciano wytropić. Pewien oficer z upoważnienia państwa położył na ulicy ogromny krzyż i kazał wszystkim mieszkańcom przechodzić obok niego. Kto nie czcił Chrystusa, ten stąpał nogą na krzyż. 26 chrześcijan tego miasta sprzeciwiło się temu i nie chciało deptać krzyża. Wszyscy oni zostali wymordowani. Dziś można oglądać na wzgórzu w pobliżu Nagasaki 26 białych krzyży jako przypomnienie 26 osób, które dali się ukrzyżować dla swojego Pana. Jak wyglądałoby takie doświadczenie naszej wiary u nas w tak zwanym chrześcijańskim kraju? Czy nie depczemy tego męża z Golgoty codziennie naszymi nogami? Mamy wprawdzie chrześcijańskie organizacje, gazety, kościoły, ale co my wiemy o Chrystusie? Nawet można nosić krzyż na piersi, ale z tym mężem z krzyża nie wiemy, co począć. W życiu towarzyskim przyznaliśmy mu bardzo skromne miejsce: chrzciny, ślub, pogrzeb, poza tym nigdzie więcej. Do życia handlowego wcale się nie nadaje, bo jakież przedsiębiorstwo handlowe może dziś jeszcze istnieć bez drobnych chociażby kłamstw handlowych, bez kombinacji handlowych? A kto się pyta o niego przy zawieraniu małżeństw? Pieniądze, osoba, stanowisko, o to, co jest bardziej miarodajne. A gdy małżeństwo, tak zwane nieudane, istnieje kara, która polega na zapłaceniu pewnej kwoty pieniężnej, którą inkasuje sąd. Kierowcy samochodów pokładają swoje zaufanie w maskotkach i talizmach. Jednym pchnięciem wysadziliśmy Chrystusa za drzwi. Już dawno mamy namiastkę w zamian za Boga. Mamy wspaniale wypróbowane środki lecznicze, wystarczające ubezpieczenia. Oczywiście bezbożnymi nie jesteśmy. Interesujemy się religią. Mamy wspaniałe chóry kościelne, dyrygentów i mówców. W dziedzinie religii wiele się czyni. Kto chce, może przeżywać przedstawienie pasyjne według Ewangelii Mateusza pod wpływem natchnienia z powodu osiągnięć kierownika chóru i solistów. Opuszczamy kościół. Nikt nie myśli o soli Deo Gloria, Bogu jedynie chwała, które Jan Sebastian Bach po tym wypisał. Na drugi dzień rozpisują się gazety o wspaniałych osiągnięciach śpiewaka, ale o Chrystusie samym nic nie piszą. Każdy grzech, czy to będzie kłamstwo, cudzoludztwo, kradzież, przekleństwo, oszczerstwo, profanacja Dnia Świętego, jest podeptaniem Chrystusa. Najgorsze przy tym jest to, że my mimo wszystko uważamy się za ludzi religijnych i do pewnego stopnia bezgrzesznych.
ale to jest tak, dopóki przebywamy w ciemności. Nie widzimy tego, że mamy zabrudzone nie tylko buty i ubranie. Gdybyśmy jednak postarali się o to, aby być przynajmniej przez 5 minut uczciwymi w stosunku do siebie samych, to byśmy nie mogli nic innego powiedzieć, jak tylko to, co było napisane na krzyżu tego Japończyka. Ja jestem grzesznikiem. Biblia potwierdza to w liście. Apostoł Paweł do Rzymian pisze w 3 rozdziale 23 wierszu: albowiem wszyscy zgrzeszyliśmy i nie dostaje nam chwały Bożej. Ale zdumiewającym jest fakt, że z tego powodu Bóg nas nie potępia i nie odrzuca, lecz mimo to kocha. Krzyż na Golgocie, który my tak gardzimy, był Bożą miłującą odpowiedzią dla nas. Za podeptaną miłość jest to rachunek, który dla naszego rozumu jest niedostępny. Nie trudno jest miłować człowieka, który nam świadczy grzeczności i sprawia radość. Bóg jednakże ofiarował swojego Syna za ludzi, od których odbiera cięgi i pogardę. Co jednak da nam miłość Boża, jeśli nie będziemy z nią w kontakcie? Jaki pożytek z najlepszego odbiornika radiowego bez podłączenia z prądem? Żaden człowiek nie wpadłby na pomysł, aby nazwać szczęśliwym takie małżeństwo, w którym tylko jeden partner miłuje. Do miłości Bożej musi dojść wzajemna miłość, a dopiero wtedy możesz odczuć jej moc. Dlatego krzyż z Nagasaki jest wskazówką na to, co dla nas oznacza krzyż na Golgocie. Tam został zgładzony grzech twojego i mojego życia. Przez miłość Jezusa Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. A teraz, drogi słuchaczu, potrzebna jest już tylko twoja miłość do Jezusa Chrystusa, twoje całkowite poddaństwo w posłuszeństwie, aby mu dać pełnomocnictwo do zgładzenia twojej winy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, weń nie zginął, ale miał żywot wieczny, czytamy w Ewangelii Jana 3 rozdział, wiersz 16. Wierzyć w Pana Jezusa, to znaczy zaprosić Jego do serca swego i do domu i powierzyć kierownictwo i przewodnictwo we wszystkim, co stanowi nasze życie. Wtedy dom nasz naprawdę będzie chrześcijański, ponieważ w tym domu przebywa Jezus swoim duchem, a wynikiem będzie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie ma już potępienia. Pieśń ta przypomina nam wszystkim, że mój Pan drogę zna. Życie nasze ziemskie Pismo Święte określa mianem pielgrzymki. W Biblii czytamy takie oto słowa: bośmy my pielgrzymi i przychodniowie przed Tobą, jako i wszyscy ojcowie nasi. Dni nasze na ziemi jako cień, a nie masz czego oczekiwać. Jesteśmy więc pielgrzymami, a zadaniem pielgrzyma jest kroczyć drogą naprzód, do wyznaczonego celu. Pojęcie pielgrzymowania jest jednak bardzo różne. Niektórzy uważają, że jest to podróż turystyczno-krajoznawcza, dla samej przyjemności podróżowania, poznawania nowych terenów, podziwiania krajobrazu. Pielgrzymowanie po prostu dla spędzenia czasu.
Inni zaś wyobrażają pielgrzymowanie jako podróż wygodnym autem po gładkiej autostradzie, gdzie nie ma żadnych przeszkód, gdzie jest mnóstwo znaków informujących o kierunku jazdy. Wystarczy więc od czasu do czasu rzucić okiem na tablicę, by jak najszybciej pokonać drogę, znaleźć się u celu, gdzie czeka odpoczynek po trudach pielgrzymki. Aby zrozumieć dobrze, na czym polega pielgrzymowanie, musimy poznać rolę pielgrzyma tamtych czasów, gdzie pieszo trzeba było pokonywać drogę, znosić upał i znój dnia. W dodatku często na własnych barkach trzeba było dźwigać rzeczy potrzebne w czasie podróży. Najlepszym tego przykładem jest pielgrzymka narodu izraelskiego do Ziemi Obiecanej. Wszyscy musieli znosić trud wędrówki przez pustynię. Ani Mojżesz, ani też inni przywódcy duchowi narodu nie znali dokładnie celu, miejsca, do którego zdążali. Nie mieli też jasno wytoczonej trasy marszu. Szli kierowani przez Boga. W dzień posuwał się przed nimi obłok, w nocy zaś słup ognisty. Zadaniem ich było kroczyć we wskazanym na bieżąco kierunku. Niełatwo jest pielgrzymować po nieznanej drodze, gdzie nie ma znaków informujących. Bardzo trafnie określa sytuację pielgrzyma po nieznanych drogach Księga Jozuego w 3:4. Tak czytamy. Abyście wiedzieli drogę, którą iść macie, albowiem nie chodziliście tą drogą przedtem. Co dzień kroczymy drogą, którą przedtem nie chodziliśmy. Spotykamy niespodzianki, nieprzewidziane przeszkody. W dodatku przychodzi się nieraz przedzierać się przez gąszcz ludzkich pojęć, teorii, zapatrywań. Jakże łatwo wtedy jest zbłądzić, zagubić właściwy kierunek. Ileż to naprawdę wartościowych jednostek, ludzi zdolnych zaginęło w tym gąszczu, borykając się z przeszkodami, zemdleli z wyczerpania. Opuściły ich siły. Byli przekonani, że sami sobie dobrze poradzą, że potrafią o własnych siłach przedrzeć się przez największe gąszcze. Przeliczyli się niestety w swoich możliwościach. Jakże więc ważną rzeczą jest mieć kogoś, kto zna dobrze drogę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za nim kroczę.
ten pan nie jest nowicjuszem, początkującym, niedoświadczonym przewodnikiem, lecz przeciwnie, jest on wypróbowanym przewodnikiem, który zna drogę przez największy gąszcz, w najdrobniejszych szczegółach. Dla niego nie istnieją żadne niespodzianki, wystarczy więc patrzeć na niego i za nim kroczyć. Zresztą on nie tylko poprowadzi, lecz też udzieli siły, który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża. Czytamy w Księdze Izajasza, 40 rozdziale, 29 i 31 wierszu. Ale którzy oczekują na Pana, nabywają nowej siły, podnoszą się piórami jako orły, bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę. Troska o dzień jutrzejszy jest najgorszą udręką ludzi wszystkich czasów. Dzisiaj wiem, co jest, wiem, co mam, ale nie wiem, co będzie jutro. Troska o jutro odbiera apetyt, spędza sen z powiek, zatruwa radość życia. Dlatego też Bóg, znając naszą wrażliwość i podatność wobec trosk w Starym i Nowym Testamencie, upomina nas, abyśmy się nie troszczyli. Troska rujnuje nasze siły cielesne i duchowe. Może doprowadzić też do całkowitego załamania się nawet najmocniejszego człowieka. Dlatego też Bóg zapewnia nas stale o swej obecności. Biblia mówi nam: nie bój się, bom ja z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem Bogiem Twym. Wzmocnię Cię i posilę i podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Skoro więc kroczymy za naszym Panem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, o jutro nasze nie musimy się więc troszczyć. Drogi przyjacielu, może i Ty w Twojej wędrówce życiowej zbłądziłeś. Próbowałeś przedostać się przez gąszcz ludzkich pojęć, lecz okazałeś się bezsilny. Obierz Pana Jezusa Chrystusa jako pasterza i przewodnika. Bez względu na to, co spotkasz, będziesz mógł i Ty powiedzieć wraz z autorem tej pieśni: mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Żyć
od lat. Cieszę wzrok wielu cudnych swych szat. W niebie tam, w niebie tam, tak moja ojczyzna jest tam. W niebie tam, w niebie tam, tak moja ojczyzna jest tam. Przyjaciół mych tylu jest tam, co przede mną skończyli. Przyjdzie wnet, alleluja, co się barankiem stał. Za świata grzech, alleluja, na krzyż swe życie dał. Przed nim stanąć gotuj się, on swą chwałę dać ci chce. Co przyrzekł nam, alleluja, na pewno stanie się. Pan przyjdzie wnet, alleluja, on po nas przyjdzie znów. On przyrzekł to, alleluja, nie zmieni swoich słów. Przed nim stanąć gotuj się, on swą chwałę dać ci chce. Przyrzekł nam, alleluja, na pewno stanie się. Pan przyjdzie znów, alleluja, na tronie swoim siadł. I odtąd ma, alleluja, swej mocy cały świat. Przed nim stanąć gotuj się, on swą chwałę dać ci chce. Co przyrzekł nam, alleluja, na pewno stanie się.